A rozmawialiśmy, proszę Państwa, tutaj z panem Rafałem na infolinii Orange. I co? Na placu Krasińskich w Warszawie trwa uroczysty złodzieje będą złodziejami, koniec. Stolicy zatytułowany Chłopcy z tamtych lat. Wcześniej firma powinna, proszę Państwa, 8 stycznia nie dopuszczać do takich SMS-ów, nie dopuszczać do takich rozmów, że brane jest, brane są opłaty, jeżeli w ogóle jest za darmo. Oni za darmo, ale za plecami różne mają opcje i z tego tylko żyją. Tak jak tutaj w Tesco Extra. Obcy są obniżki tu za darmo, a ciuchy trzy razy drożej jak woszą w sklepie chińskim, które i tak są takie same. Bluzeczki bardzo drogie są. Po 67 zł, tak po 7, po 8, po 9, po 10, po 26. No, także zawsze coś za plecami takiego fiku-miku robią. Także jeżeli w firmie Orange, czy w firmie T-Mobile, czy jakiej, ktoś wysyła, proszę Państwa, z karty internetowej na Messengerze, SMS-a, czy rozmawia, no to to powinno być zablokowane, jeżeli uważa się, że karta internetowa nie do tego służy, no to tego typu rzeczy powinny być zablokowane, tak jak zrobiła raz T-Mobile, jak ten Dawidek po raz kolejny zdałam sobie dzwonił z tej, się pomylił, dzwonił. To oni wyłączyli nie dlatego, że nie było płatności czy jak, tylko żeby chłopak nie zapłacił dużo pieniędzy. Natomiast firma Orange, oszustystyczna, wykorzystuje każdy twój błąd, każdą twoją nieuwagę i może zapłacić rachunek 1100 zł. No, też rozmawiałam z taką dziewczyną, co na lotnisku pracuje w Bistro Flying, która powiedziała, straszne problemy miała z Orange, że takie rachunki, nawet wiecie Państwo, jak człowiek w to wchodzi, nie orientuje się, nie wie, no to po prostu nie wie, w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. Bo to zwykle tak jest, albo gówno, albo maść. Tu za darmo, tu za darmo, tu za darmo, a za plecami Jezusa Chrystusa zabili. A za plecami Jezusa Chrystusa aresztowali, powoli, powoli, powoli i potem cała wiocha się śmiała. Cała wiocha drwiła, że witaj królu żydowski, sobie zejdź sam z krzyża. No i tak było, a nie jest tak, cały czas tak samo jest. Człowiek się nic nie zmieni. Także jak Polska się nie weźmie do roboty, a w ogóle to wiecie Państwo, ten Trump olewa efekt cieplarniany. Przecież tam było naprawdę już dawno dramatycznie. Państwo zobacz, jaka pogoda. O tym to świadczy. Zaleje, zawieje. Chodzi o ich wybór przez Sejm większością 3/5 głosów. Prezydent zaznaczył, że taki wybór gwarantuje, iż członkowie Rady będą wyłaniani nie tylko przez większość parlamentarną, ale ich wybór stanowił będzie wyraz konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie. Co wtedy zrobić, gdy twój przybędzie raj? Gdzie te paprocie, gdzie te dinozaury? Obezwładniają spokojnie zachowującą się 82-letnią kobietę. Pierwszą decyzją było zawieszenie ich w czynnościach służbowych. Teraz komendant miejski idzie krok dalej, mówi Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskich policjantów. Ze względu na oczywistość czynu i zarzuty przedstawione przez prokuraturę wszczął postępowanie administracyjne w kierunku wydalenia tych funkcjonariuszy ze służby. No jest to najsurowsza, można powiedzieć, kara z punktu widzenia odpowiedzialności tutaj służbowej. Nie chcemy policjantów, którzy... Trwa prokuratorskie śledztwo, funkcjonariusze usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień. Polskie MSZ zaniepokojone sytuacją w Wenezueli. Wczoraj odbyły się tam wybory do Zgromadzenia Narodowego, które ma opracować nową konstytucję. Wybory zbojkotowała opozycja. Podczas wczorajszych starć zginęło 10 osób. Apelujemy o podjęcie konstruktywnego dialogu między rządem i opozycją oraz działań na rzecz pojednania narodowego. Nawołujemy o poszanowanie demokratycznie wybranych władz i działanie zgodne z zasadami państwa prawa i przy pełnym poszanowaniu praw człowieka. Napisano w komunikacie Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Wenezueli od wielu miesięcy trwają protesty przeciwników prezydenta Nicolasa Maduro. Kolejny rekord w Hiszpanii pobity. W pierwszej połowie roku przyjechało tam o 12% więcej zagranicznych turystów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najwięcej mamy Niemców. Branża turystyczna odpowiada za 11% hiszpańskiego PKB.
Polskie Radio 24. Słowa, tutaje. Wszystko. I dużo gości. Historia na dziś. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tadeusz Burzański, program Historia na dziś, a moim gościem jest dr Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, jesteśmy spotykamy się w Wigilię wybuchu Powstania Warszawskiego. Kolejna rocznica, przed nami już obchody Powstania Śródmiowego trwają. Panie doktorze, takie pytanie wyjściowe. Jaka była atmosfera, jaki był nastrój w Warszawie w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego, krótko przed godziną W, czyli 1 sierpnia, godzina 17, ale 31, co się działo? Czy możemy mniej więcej przybliżyć słuchaczom, jaki był właśnie, jak odczuwali mieszkańcy stolicy? Czy spodziewali się już, że powstanie wybuchnie, a przede wszystkim żołnierze już byli w gotowości? Trochę szczegółów. Nie będzie pewnie niespodzianką stwierdzenie, że atmosfera była gorąca, nerwowa. No pewnie niektórzy byli podekscytowani, inni zdenerwowani, jeszcze inni przestraszeni. Pamiętajmy, że ten chaos informacyjny, jaki wtedy panował, on się udzielał jakby wielu środowiskom. Zobaczmy te ostatnie jakby manewry, czy decyzje, czy rozkazy takie rozpoznawcze, czy raporty rozpoznawcze, chociażby przez Chruściela, prawda? Generał Antoni Chruściel-Monter, który tutaj był jednym z główną osobą, która decydowała o losach i rozpoczęciu powstania wraz z generałem Borem Komorowskim. No, te raporty, one nie były takie pewne. Tutaj dochodziły sprzeczne informacje. Niektórzy mówili, że Rosjanie już właściwie są na pracy, widziane są czołgi, ale były raporty, które twierdziły, że nie, właśnie Niemcy zaczynają kontruderzenie. Jak się okazało, te drugie niestety dla powstania okazały się bardziej trafne. Bo Niemcy, którzy się wycofywali Niemcy, którzy się wycofywali. Proszę Państwa, Niemcy, którzy się wycofywali, i oni byli już na hali. I ci Niemcy się wycofywali. La 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 la. Krajowej. To zauważmy, że kilka dni wcześniej było widać oznaki paniki wśród i żołnierzy, a bardziej też ludności cywilnej Niemców. No przecież dużo Niemców wręcz w panice właśnie uciekało z Warszawy. To też pokazywało Armii Krajowej, że może to jest ten moment, w którym należy uderzyć. Zobaczmy. A co przesądziło? Ma oręcz, kłamie, oszukuje i kolor oręcz fałszywy jest. I firma Orange kłamie, oszukuje. Na pewno jeden z tych ostatnich raportów Chruściela, który mówił, że właśnie już te czołgi są właściwie na pracy, ale też dwa czynniki, moim zdaniem bardzo ważne, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, mianowicie tak zwana bramka, to znaczy ludność Warszawy. Tak zwana bramka, dobry gest. I firma Orange oszukuje. Wojskowa już niemiecka najpierw kazała 100 tysiącom Polaków stanąć do może nie wasi, ale budowania fortyfikacji. Później zaraz powtórzono, że 200 tysięcy. No obawiano się rzeczywiście, że może tam ktoś z tym być wykorzystana, no nie wiem, jako że nawet trzeba tarcza przeciwko Niemcom, ten jest Rosjanom, ten jest czynnik był na pewno istotny. No i niemniej może nie tyle dla ludności cywilnej, ale dla dowództwa, a bardzo ważna była działalność komunistów i Armii Ludowej, tej słynnej radiostacji kościuszkowskiej, prawda? No właśnie, zagrzewała do boju, że lud Warszawy musi powstać przeciwko ciemiężycielowi niemieckiemu. Tak, no i ten czynnik rzeczywiście odgrywa ważną rolę, zwłaszcza, że Stalin mówił aliantowi Churchillowi, że tutaj przed nadejściem Polski właściwie żadnego oporu nie nadszedł. Te instytucje państwa podziemnego okazały się zupełnie efemeryczne, bez żadnych wpływów. No to była bardzo cyniczna, ale też no jednak wydawałoby się skuteczna gra i powstanie Warszawskie. Tak, powstanie sierpniowe miało pokazać, że to jest wielutne kłamstwo. Pamiętajmy też, że w tym momencie do Moskwy wjechał Mikołajczyk, który miał... Stanisław Mikołajczyk, premier rządu polskiego legalnego na wychodzie. Tak, który miał negocjować ze Stalinem, no jakby z misją ostatniej szansy znalezienia jakiegoś modus vivendi ze Stalinem. No, on chyba liczył, że coś ugra, a Stalin już dobrze wiedział, że Stalin wiedział, co gra. Mikołajczyk przyjechał do Polski. Żadnego wsparcia nie dostanie. Asy w rękawie miał Stalin, a nie Mikołajczyk i to niestety brutalnie zostało zweryfikowane, te nadzieje, ale też był ten pomysł, że być może wzmocnimy pozycję Mikołajczyka.
nazywa to słynny kurier, który właśnie tuż przed wybuchem powstania był jeszcze w Warszawie i był przeciwny tak naprawdę, czy krytycznie podchodził do decyzji o wybuchu, czy o podjęciu takiej decyzji, no też jednak przyznał, że takie powstanie mogłoby wzmocnić pozycję Mikołajczyka, więc ten czynnik również odgrywał swoją rolę. Zawsze wspominał też o tym, jak oceniany powstanie warszawskie, o tym moment wybuchu, czy później konsekwencji, żeby zawsze wskazywać przy tych ocenach na wymiar międzynarodowy, nie tylko skupiać się na samym powstaniu, na samym dowództwie, a nawet nie tylko na samej tej armii, prawda, czerwonej, która stanęła, wszyscy to doskonale wiedzą, na tym prawym brzegu Wisły i przypatrywała się, ale właśnie zwrócić uwagę na ten szerszy kontekst międzynarodowy. Mikołajczyk w Moskwie, alianci, którzy, jak mówi Nowak Jeziorański, nie zamierzają tutaj umierać za Warszawę, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. No właśnie, to jest ważny czyn. Ale Komenda Główna Armii Krajowej mogła mieć jednak nadzieję, prawda, że pomoc Zachodu nadejdzie. Prawda. Pierwotnie w ogóle to miało być przecież wielki zrzut, prawda, naszej brygady spadochronowej, prawda, która miała wspomóc akcję Burza właśnie w Warszawie, czyli właśnie tę kulminację, prawda, naszych dążeń niepodległościowych, ten kluczowy moment, jeśli chodzi o właśnie powstanie i finał akcji Burza, ale wciąż też czekano na przykład na zrzuty, prawda, alianckie, zrzuty nie tylko sprzętu wojskowego, ale ludzi, prawda, czy to były mrzonki, czy jednak nasze dowództwo powstańcze miało prawo sądzić, że tutaj żołnierze nagle prawda, z zachodu do nas przylecą. No, biorąc pod uwagę ostatnie miesiące, kiedy to Stalin zaostrzał swój kurs wobec rządu londyńskiego, przez zerwał relacje, patrząc jak to na to reagowały państwa alianckie, prawda, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, no moim zdaniem pewną myśleniem życzeniowym czy optymizmem było liczenie na to, że tutaj nagle alianci murem z pełnym zaangażowaniem opowiedzą się za powstaniem warszawskim, ale jeszcze te pomysły czy oczekiwania mogły być zasadne, ale do momentu, kiedy na kilkadziesiąt godzin przed wybuchem powstania i Nowak Jeziorański mówi wyraźnie, że nie można na to liczyć. Brygada spadochronowa nie przyleci. Te zrzuty no tak naprawdę zależą od Stalina, bo to on musi to logistycznie prawda, zezwolić na to. Tak więc moim zdaniem tuż przed wybuchem powstania no okazało się, że na tą pomoc nie można liczyć. Zresztą Bór Komorowski później mówił, że rzeczywiście zdał sobie z tego sprawę, ale uznał, że już za późno. Ta maszyna jest na tyle rozkręcona, że nie da się już jej teraz skończyć. Właśnie, panie doktorze, bo to, co powiedzieliśmy do tej pory, właściwie pozwala nam sądzić, że to powstanie nie miało żadnych szans, prawda? Zarówno właśnie Niemcy przechodzili do kontrofensywy, a z drugiej strony sytuacja geopolityczna międzynarodowa była wysoce niesprzyjająca, a jednak to powstanie wybuchło, prawda? Czy ono, zadam takie pytanie, które się pojawia często w debacie publicznej, takie podstawowe pytanie, czy powstanie musiało rzeczywiście wybuchnąć, bo krążą takie teorie, prawda, że gdyby nie dowództwo Armii Krajowej, no to żołnierze by sami chwycili za broń, prawda, i ruszyli na Niemców. Czy to w ogóle było możliwe? Czy musiało wybuchnąć? Pierwsza sprawa. To pytanie podstawowe, ale chyba najtrudniejsze z możliwych, no bo tutaj dotykamy rzeczywiście no wręcz istoty, wręcz, nie wiem, filozofii historii. Pytania, czy historia jest determinowana, prawda, i czy jest, jakby teologicznie prowadzi do jakiegoś skutku, czy jednak w każdej chwili można podjąć dowolną decyzję, prawda, czy już tego 31 lipca wszystko pozamiatane i nie można było tej decyzji cofnąć. To jest bardzo, bardzo poważne pytanie, które i odpowiedź na twierdząca i przecząca ma swoich zwolenników. No, ostatnio coraz więcej jest zwolenników tezy, że nie powinno było wybuchnąć, prawda, że wręcz była to zdrada. Autorzy takich koncepcji twierdzą nawet, że to nie było jakieś nieprzygotowanie, brak profesjonalizmu dowódców Armii Krajowej, ale nawet właśnie kolaboracja ze Stalinem, prawda? Wobec generała Leopolda Okulickiego wysuwa się taki zarzut, prawda? Że on był po prostu sowieckim szpiegiem. No nie, moim zdaniem to jest zupełnie niezweryfikowane, tak więc nie można takiej tezy tutaj no, udowodnić. Przynajmniej stan wiedzy na to nam nie pozwala. Ma intuicja jakby tutaj wyczuwa, że nie, to nie jest prawda. No tutaj się ścierają jakby dwie motywacje, które wręcz się wywodzą jeszcze z takich no, chrześcijaństwa, można powiedzieć. Z jednej strony intencje, z drugiej strony owoce, prawda? Jeśli popatrzymy po intencjach, to moim zdaniem one były jak najbardziej szlachetne i tutaj przecież nie myślał o tym, żeby doprowadzić do klęski, tylko liczono na to, jakby nadzieja była taka, że jednak wygramy, że przywitamy tych Rosjan w roli gospodarza, no takie było założenie. Ale prowokacyjnie trochę
tam szlachetnie przelać polską krew? Ha, no właśnie, bo mamy sobie bardzo drugą ważną biblijną zasadę, po owocach poznacie. No i owoce powstania, jakie są, doskonale widzimy. To rozpoznanie rzeczywiście okazało się błędne i tak z punktu widzenia czystej sztuki i militarnej można powiedzieć, moim zdaniem, to jest przynajmniej moja opinia, że wywołanie powstania było błędne. Czyli sztabowcy się po prostu pomylili. Możemy sztabowcy to powiedzieć wprost. Moim zdaniem tak, sztabowcy się pomylili, znaczy nie tylko moim zdaniem oczywiście, natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że oni nie mieli tego pełnego rozeznania sytuacji. To nie był, wiesz, sztab, który sobie w kwaterze głównej mógł działać i taką decyzję podjąć, mając pod uwagę wszystkie możliwe przesłanki, ale no fakt jest taki, że decyzja okazała się błędna i to nie jest jakby teza publicystyczna, tylko po prostu wysnuta na podstawie efektów tej decyzji. Efektem tej decyzji była kompletna przegrana powstania, nieosiągnięcie żadnego właściwie założonych celów, plus ostatecznym rozrachunku prawda 200 tysięcy cywilów, którzy zginęli co najmniej. A no, dzisiaj się szacuje, że troszkę mniej zapewne, ale może niedaleko, to, może tej rzeczywiście strasznej liczby. No tak więc, no mówię, po owocach poznacie, te owoce były no dramatyczne, tragiczne, no, porażające. Dobrze, to w takim razie, panie doktorze, dwie koncepcje, jedna, która już padła, czy gdyby nie dowództwo żołnierze, sami by chwycili za broń, bo nastrój był już tak gęsty, prawda? Nasze wojsko paliło się do walki od kilku lat, prawda? Taki nie był w ogóle cel, takie było założenie, prawda? Wojskowo-polityczne polskiego podziemia, prawda? Że wybuchnie właśnie powstanie, ostatecznie ten finał właśnie zdarzył się w Warszawie, prawda? I na to szczególnie młodzi ludzie byli nastawieni i w relacjach też dzisiaj, prawda, po latach słyszymy, że oni nawet sami by chcieli zebrać, czy to jest możliwe bez rozkazu? No właśnie, skrzyknąć się, prawda, w kilku grupach i uderzyć. Znowu pytanie do gatunku trudnych i podchwytliwych. To znaczy też to jedną rzecz powiedzmy jasno. Nikt nie neguje wielkiego bohaterstwa, męstwa, odwagi poszczególnych żołnierzy, już w momencie, kiedy powstanie się zaczęło i ten szacunek dla powstańców należy się bezsprzecznie. I to tutaj mam nadzieję, że tutaj Państwo słuchający i my tutaj zgadzamy się z tym bez mrugnięcia okiem. Natomiast kwestia o to, czy chwyciliby za broń sami, czy nie, no jest dość podchwytliwa. No bo jeżeli stwierdzimy, jak mówią zwolennicy wybuchu powstania, że przecież już nie można było tego powstrzymać, bo rzeczywiście ci ludzie sami by poszli właściwie na ulicę, no to stawiamy pod znakiem zapytania, czy rzeczywiście to było takie pełnoprawne wojsko, armia polska, przecież wojsku w prawdziwej armii powinna obowiązywać dyscyplina. No wojsko to było, chyba też się zgodzimy. Właśnie, znacznie, prawda, że to nie był jakiś sztab partyzancki, który gdzieś w lesie też operował, prawda? Nie samozwańczy przywódcy, tylko regularna armia, działająca tylko w warunkach konspiracyjnych, poniekąd partyzanckich, prawda? Ale jednak Armia Krajowa, prawda, na prawach właśnie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. I skoro żołnierze polscy po prostu, i uznajmy to za armię, za żołnierzy, no to armia i żołnierze są karni, są zdyscyplinowani i powinni się posłuchać się rozkazu dowództwa, czy im się to podoba, czy nie. Tak więc ten argument o tym, że chwyciliby sami za broń, jest moim zdaniem no, takim mieczem obosiecznym, no bo jakby neguje ten profesjonalizm i wiarygodność Armii Krajowej jako rzeczywiście zdyscyplinowanych oddziałów wojskowych, które po prostu realizują wytyczne i rozkazy. Panie doktorze, jeszcze pojawia się taka teoria, że gdyby właśnie dowództwo Armii Krajowej nie zdecydowało się na podjęcie działań zbrojnych, to wtedy inicjatywę mogliby przejąć komuniści, prawda? I ten lud Warszawy zbuntowany, nawet to wojsko, prawda? Przejąć i pod swoimi sztandarami poprowadzić. Na to zresztą komuniści, zdaje się, liczyli. I ten sygnał, który dawała radiostacja Kościuszko, też by na to wskazywał. No, ale ile tych komunistów było w Warszawie, prawda? To tak było nadal środowisko marginalne, ograniczone, tak więc nie wyobrażam sobie sytuacji, no chociaż oczywiście no, to się nie wydarzyło, tak więc na 100% nie otworzymy, że to nagle ta garstka komunistów, rzeczywiście radykalnych, zdeterminowanych, nie miałoby wątpliwości, nagle porwałaby za sobą całą ludność Warszawy. No wydaje mi się to nieprawdopodobne, ale był to argument, który rzeczywiście przez zaważył właśnie o decyzję wybuchu powstania. No AK chciało pokazać, że nie jesteśmy tymi, którzy stoją bronią u nogi, jak to później propaganda rozważała. No i mówię, to jest też argument, który wysuwają zwolennicy powstania, że oto tutaj właśnie
szykowali już komuniści, groziła nam jakaś rewolucja. A moim zdaniem, no nie, no bez przesady. To nie był 19 rok i Berlin, prawda, jednak był rok 44 i Warszawa i te nastroje komunistyczne nie były na tyle silne i wpływy komunistów na tyle silne, żeby nagle tutaj armia ludowa czy ci gangsterzy z PPR-u, prawda, jeżeli tak można powiedzieć, przejęli tutaj władzę i zaczęli decydować. No moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, aczkolwiek no ten znak zapytania zawsze się utworzy, no po prostu nagrywamy w tym momencie, rozważamy ten scenariusze historii alternatywnej, która po prostu się nie zdarzyła, tak więc no wiemy co się stało i to jest jak gdyby odstawa. Zapewne warto o tym rozmawiać, no bo to jest dyskusja, która się toczy w Polsce i jest taka, że tak powiem, intelektualnie ciekawa, prawda? Bardzo dobrze, że się toczy. Natomiast no tutaj jeszcze jedną rzecz chyba trzeba podjąć, mianowicie no to nie było takie zwykłe powstanie, prawda? Decyzja, przypomnijmy, o powstaniu w mieście, prawda? W wyjątkowej sytuacji, w mieście zamieszkałym przecież przez nie tylko Niemców, ale przede wszystkim Polaków, prawda? I to było wyjątkowe też ryzyko, prawda? Czy właśnie ludność cywilna nie przewidywała, że w takiej liczbie, prawda? Ale że w ogóle, prawda? No musiano się liczyć ze stratami wśród ludności cywilnej. Jakbyśmy mogli powiedzieć, przeprowadzić taką linię podziału między zwolenników i przeciwników wybuchu powstania wśród kierownictwa Armii Krajowej. Kto był za, kto przeciw? Ja bym tutaj jeszcze dodał jeden element. To jest tylko powstanie, które wybucha w mieście, które wybucha w mieście zamieszkałym, ale które jest przecież okupowane przez jedno państwo totalitarne, które toczy wojnę z drugim państwem totalitarnym, które zbliża się do tego miasta. Trudno sobie naprawdę wyobrazić cięższą sytuację i no nie zupełnie, bardzo trudna. Tutaj chyba każda decyzja no, nie byłaby dobra, no bo powstanie nie wybuchło, no to co? W końcu by tu weszli Rosjanie, nie wiem. Trudno mi sobie wyobrazić ten dobry scenariusz tej sytuacji. Natomiast to pytanie o linię podziału. No, decyzja była podjęta wspólnie, tak jest, to przeważyły te głosy i w strukturach warszawskich AK i w Komendzie Głównej, że powstanie wprowadzamy. Tak więc no tutaj no, decyzja była po prostu podjęta przez kierownictwo, tak więc to jest dość jasne. Ale niektórzy się wyłamywali, prawda? Nie przy tym. No to wiemy, że generał Burkomorowski też się początkowo wahał, ale tutaj takim głównym orędownikiem był Chruściel i był Okulicki, prawda? Tak, tak. A pozostali jednak byli bardziej ostrożni, prawda? I te spory później wyszły na emigracji zwłaszcza, prawda? Część z tych dowództwa, która przeżyła, znalazła się na emigracji, tam spory były naprawdę radykalne. To nie zdajemy sobie sprawy, jak ostro było krytykowane powstanie w latach 40. i 50., prawda? I to przez generała Andersa, broniony z kolei bardzo żarliwie przez Chruściela, prawda? Więc te spory były bardzo silne i one z całą mocą właśnie okazały się iluś po tym, jak powstanie upadło i na emigracji po prostu. Wielkim przeciwnikiem powstania był generał naczelny wódz, prawda? Kazimierz Sosnkowski, prawda? I tutaj też można spytać, dlaczego w takim razie, skoro numer jeden, prawda, w wojsku jest przeciwne, jak to się mogło stać, że to powstanie jednak wybucha na niższym szczeblu, ktoś nie posłuchał wytycznych generała Sosnkowskiego, na co wygląda. No tak, no kluczową moim zdaniem tutaj pozycję miał Burkomorowski, prawda, który jednak postanowił zawierzyć tym raportom Chruściela, innym zwolennikom wybuchu powstania i chyba ten głos przeważył, zadecydował. Więc ja bym nie mówił, że to był jakiś pucz, nagle bez zgody, prawda, jakby nadrzędnej się wydarzył, ale rzeczywiście gdzieś ten języczek uwagi był bardzo bardzo delikatnie ustawiony i niewiele przeważyło. Panie doktorze, a teraz troszkę poprowadźmy tą historię dalej już. Powstanie wybucha. Właściwie od początku wiadomo, że jest to no, obarczone błędem. Pierwsze uderzenie po prostu się nie udaje, prawda? To, które miało być decydujące, prawda? W większości punktów powstańcy nie zdobywają tych przyczółków, które były zaplanowane. A moje pytanie zmierza do tego, czy kiedy był ten moment krytyczny, kiedy był ten moment, kiedy dowództwo Armii Krajowej, w tym no, przede wszystkim generał Burr, mógł się wycofać, bo krążą takie, prawda, opinie, że to powstanie jeszcze można było ratować, prawda? Znaczy nie w sensie militarnym, prawda, ale w sensie zaprzestania właśnie rzezi, prawda, szczególnie ludności cywilnej, gdyby dowództwo zdecydowało się, widząc co się dzieje, prawda, że powstanie nie ma szans, że trzeba to przerwać jak najszybciej, kapitulować. No znowu wchodzimy na to pole w historii alternatywnej. Moim zdaniem jest to bardzo trudno. W momencie, w którym to się zaczęło, no pewnie
przekroczony. Rubikon został przekroczony i no chyba, że nagle jakaś ofensywa sowiecka nagle sprawiłaby, że Niemcy by zawiesili jak gdyby front i za obietnicę neutralności strony polskiej czy za pomoc odstąpiłyby od tłumienia powstania. No można sobie wyobrazić taki scenariusz, ale no w momencie, w którym giną pierwsi Niemcy, już nie mówiąc o Polakach oczywiście, ale w którym ci pierwsi Niemcy już pierwszego dnia jakieś kilkaset, tak, 500 osób mniej więcej ginie, no jest już za późno. Moim zdaniem już pierwszego dnia było za późno na to wycofanie się i już pierwszego dnia zadecydowały się losy powstania tak naprawdę. W momencie, w którym nie udało się opanować szlaków komunikacyjnych, łącznościowych, broni, tras przelotowych, mostów, może by mówić, że na początku już było widać znamiona klęski. Moim zdaniem 1 sierpnia wyszliśmy już na drogę, z której nie było odwrotu. 31 lipca jeszcze ten odwrót był. Czyli 1 sierpnia już trzeba by było kapitulować, żeby uratować substancję i wojskową i przede wszystkim ludność cywilną? Czy to byłoby wyjście? Moim zdaniem wątpliwe, no ale jeżeli już, no to jak najwcześniej, czyli rzeczywiście może 1, może 2, ale moim zdaniem to by... Może po pierwszym tygodniu na przykład, nie czekać do 63 dnia, prawda? Tylko jednak zdecydować się wcześniej przerwać ten łańcuch śmierci też w gruncie rzeczy. No. Nie odważę się, nie wiem, może za mało wyobraźni, nie odważę się na postawienie takiej tezy, że po wycofaniu się po pierwszych dniach byłoby lepiej. Moim zdaniem nie, ale jak mówię, to jest bardzo subiektywna opinia i może się mylę, tak to tylko wyczuwam. Szczególnie, że wciąż czekana jednak na większą pomoc z Zachodu, prawda, na zrzut broni. Ta nadzieja, że Stalin jednak okaże serce, prawda, i też wejdzie do Warszawy. Pamiętamy o berlingowcach, którzy podjęli, prawda, wbrew też dowództwu sowieckiemu de facto, prawda, które utrudniało ten desant. Panie doktorze, ostatnia kwestia i tak krótko już poproszę, bo musimy kończyć. Czy powstanie warszawskie miało sens? Nie da się krótko odpowiedzieć na to pytanie. To ja może pomogę. Ma sens dzisiaj. O, tak to ma sens dzisiaj. Nie. No chyba możemy się zgodzić, że nie miało sensu militarnego, jak dzisiaj wiemy, prawda? Nie miało sensu politycznego, ale symboliczny. Sens symboliczny, moralny, na naszą tożsamość. Utrzymanie ducha narodowego i to procentuje do dzisiaj. To się zgodzi. Bardzo dziękuję. Program Historia na dziś Tadeusz Burzański, a moim gościem był Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Reklama. Do zakupów gotowi start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 63 dni walki. Była taka euforia, taka radość, że nareszcie zmierzymy się z nienawidzonym wrogiem. Że walczyliśmy o Polskę. 63 dni wolności. Witam serdecznie. Dziś po godzinie 21:30 rozmawiamy
Sprawiedliwości. Na te tematy będziemy rozmawiać z gośćmi. W studiu Polskiego Radia 24 pojawi się Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni mazarskiego. Rozmawiać także będziemy z profesorem Kazimierzem Kikiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ale tradycyjnie zaczynamy od przeglądu najważniejszych wiadomości dnia. Dorobku jest prezydent Andrzej Duda. To wielkie dzieło, dom, gdzie
powstańcy są gospodarzami. Stworzone przez prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, kiedy był prezydentem Warszawy, który marzył o tym, że ten właśnie obiekt w końcu musi powstać. Właśnie po to, żeby Polska nigdy nie zapomniała o swoich bohaterach. Właśnie po to, żeby z jednej strony powstańcy mieli swoje miejsce, ale z drugiej strony, żeby to było to miejsce, gdzie będzie przychodziła młodzież i tej wielkiej lekcji patriotyzmu będzie doświadczała. Lekcją patriotyzmu jest także codzienna troska o powstańców. Okazywane wsparcie docenia prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Leszek Żukowski ma jednak nadzieję, że wkrótce pomoc weteranom nie będzie kwestią jedynie odruchu serca, a stanie się realizacją dobrze pojętego obowiązku. W ubiegłym roku apelowałem do głowy miasta i głowy państwa o przyspieszenie ustawowego zabezpieczenia końcówki naszego życia. Projekt ustawy jest już pół roku w Sejmie, ale mimo wielu interwencji nie doczekał się jeszcze rozpatrzenia. Przypomnę, jeżeli samotny weteran trafi z powodów zdrowotnych do szpitala, a nie uda mu się tam umrzeć, to szpital nie ma go gdzie wypisać. Na szczęście na naszych sztandarach jest napis Bóg, honor i ojczyzna. Ojczyzna, która powinna troszczyć się o swoich bohaterów. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Nie jest przegrane powstanie prowadzące do wolnej Polski. Tak mówił dziś prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wy, nasi najdrożsi, najstarsi powstańcy, stał się zamiast konkretnej zdolę na czas przyłożania. Tego miasta i jesteście solą ziemi rzeczy. Jesteście solą ziemi, solą wokół. Głos na placu Kraszyńskim zabrał też wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn. Jesteśmy my, ach, o. Jesteśmy wzorców zawartych w okresie Powstania Warszawskiego. Na placu Kraszyńskich odbył się apel poległych. Wcześniej odprawiono tam uroczystą mszę polową. W trakcie homilii biskup polowy Józef Wózdek powiedział do zgromadzonych, że wszyscy są zobowiązani do pielęgnowania pamięci o tamtych wydarzeniach, choć zaznaczył, że to nie wystarczy. Wskazał na potrzebę zasypywania podziałów i budowania wspólnoty. Możemy się różnić, ale szlachetnie. Możemy się wspierać, ale musimy stać na gruncie prawdy i szanować godność drugiego człowieka. Nade wszystko różnice i spory nie mogą przesłonić dobra nadrzędnego, na które wskazują nam dziś warszawscy powstańcy. Dobra narodu i ojczyzny. Powstańczy czyn wzywa nas do narodowej jedności. Przebaczenie i pojednanie musi być bardzo głębokie, aby zasypać coraz głębsze podziały. Koncert plenerowy Chłopcy z tamtych lat kończy dzisiejsze uroczystości w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie rozpoczęło się o 20.30 na placu Krasińskich. Wicedyrektor Stołecznej Estrady Marek Wil powiedział przed koncertem, że w jego trakcie będzie można posłuchać przedwojennej warszawskiej muzyki. Koncert oparty jest o szlagiery przedwojennej Warszawy zaaranżowane przez warszawskie kombo taneczne Janka Munarskiego z udziałem solistów. Przeniesiemy się do Warszawy przedwojennej. Całość będzie odprawiona multimedialnymi obrazami przedwojennej Warszawy. Nie zabraknie też utworów powstałych już w czasie wybuchu II wojny światowej. I zawsze musi być jakieś przedstawienie. Ach, musi być, coś musi być. Złożenie wniosku w odpowiednim terminie i zgodność wykorzystania gruntu z planem zabudowy.
posiadanie gruntu, zdaniem Jana Śpiewaka ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, nie był brany pod uwagę przez warszawski samorząd. Osobą, która była uprawniona do złożenia wniosku dekretowego, była ta, która posiadała tę nieruchomość. Fizycznie była w Warszawie, kontrolowała tę nieruchomość, bądź instytucja, która dalej nieruchomości urzędowała. Teze stowarzyszenia mogą potwierdzać orzeczenia sądu. Aby to nie ten dyrektor żydowskiego muzeum, bo to podła menta. Podła menta. Trzecia przesłanka musiała być badana, tak więc my... Aby to nie był ten Żyd. Z muzeum na Bankowym i ten mały łysy Gargamel. Podły facet taki, wiesz? Taki nieciekawy, nieciekawy. Reprywatyzacyjnego. Sądy w tym wypadku stanęły na wysokości co najmniej. Według Jana Śpiewaka orzecznictwo sądów pozostało bez znaczenia dla miasta. To ratusz ignorował wyroki sądu, to ratusz ignorował orzecznictwo sądu, opierając się na interpretacji dekretu Bieruta, która nie miała nic wspólnego z prawdą, nie miała nic wspólnego z ochroną interesu publicznego. No i oczywiście się rodzi pytanie, dlaczego profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała się w nielegalny sposób oddać tysiące nieruchomości w Warszawie. No i na to pytanie powinna odpowiedzieć pani profesor, ale wydaje mi się, że jest to absolutnie kompromitujące dla niej. Jak za każdym razem, tutaj się cały czas powtarzam, uważam, że powinna się podać do dymisji. Na te informacje odpowiedział szef Biura Spraw Dekretowych w stołecznym ratuszu Piotr Gronkiewicz. Podchodziło racjonalnie. Prawo własności oznacza również prawo posiadania. Przesłanka posiadania była badana wtedy, kiedy ją można było zbadać. Według wyliczeń stowarzyszenia ratusz mógł podjąć ponad 2000 decyzji reprywatyzacyjnych o wadliwym charakterze prawnym. Wolne Miasto Warszawa złoży też do prezydent stolicy i samorządowego kolegium odwoławczego wnioski o unieważnienie decyzji. Swoje zastrzeżenia zgłosiło również komisji weryfikacyjnej. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Proszę, ach, proszę. W radiu obrotowym. Co tu się dzieje? Według rosyjskich ekspertów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi rozpoczęła się wojna dyplomatyczna. Moskwa, nie czekając aż amerykańskie... Jakie ruchy podejmują i te mocarstwa światowe? I jakie ruchy podejmują? A te mocarstwa światowe. Aleksiej Puszkowa pocałuje się na ten Puszkow. Niech się pocałuje. A ten Puszkow niech się pocałuje. Dzień wcześniej Władimir Putin zapowiedział, że Moskwa odpowie na działania Waszyngtonu. Ty jesteś moją matką. Jak wszyscy wiedzą, my postępujemy wstrzemięźliwie i cierpliwie, ale w którymś momencie przyjdzie nam odpowiedzieć, bowiem nie można bez końca znosić chamstwa w stosunku do naszego kraju. Cierpieć jakoś to chamstwo od naszej strony. Władimir Putin oświadczył, że Rosja karmiła się nadzieją na zmiany w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Jednak jeśli coś się zmieni, to raczej nie prędko, dodał rosyjski prezydent. Ostrzegł też, że Rosja dysponuje szerokim wachlarzem środków odwetowych. Jakbyś to już para nam. Skalkulowałem, że... To takie gadanie, jakieś takie straszenie, takie nie wiadomo po co to. I nie wiadomo, to wszystko. I po co to, i po co tamto, i nie wiadomo, po co to wszystko, i nie wiadomo, po co to, po co ta twoja matka. O co ten wielki raj? Odpowiedź może być różnorodna i jak wynika z oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, może dotyczyć również innych obszarów. Przypuszczam, że skoro Stany Zjednoczone wypowiedziały nam wojnę gospodarczą, to mogą zostać podjęte odpowiednie środki w stosunku do amerykańskich firm działających na terytorium Rosji, co byłoby oczywiście logiczne. To może być poważna korekta naszego stanowiska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. I radio nasze wsparcia, aby legalizować się swoje działania, chociażby w odniesieniu już do kolejnych. To może być dość duży środków, które będą odczuwalne dla Stanów. Ale nie radio. Konicita
Aha, Szczecin. Szczecin. Będzie ona długa i wyniszczająca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu nazywa niefortunną decyzję Kremla nakazującą Stanom Zjednoczonym znaczną redukcję personelu dyplomatycznego w Rosji. Nakaz to odpowiedź Moskwy na zaostrzenie sankcji wobec Rosji przez Kongres i odebranie prezydentowi Trumpowi prawa do ich samodzielnego zniesienia. Prezydent Władimir Putin ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone będą musiały zredukować o ponad 750 osób liczebność personelu ambasady w Moskwie oraz amerykańskich konsulatów. To najostrzejsze działanie odwetowe tego typu od czasu zakończenia zimnej wojny. Reakcja Waszyngtonu jest jak dotąd stonowana. Biały Dom nie zajął stanowiska w tej sprawie, a krótkie oświadczenie wydał tylko Departament Stanu. To niefortunne i niepotrzebne posunięcie. W tej chwili oceniamy skutki tego kroku i rozważamy naszą odpowiedź. Głosi komunikat resortu dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Eksperci zwracają uwagę, że posunięcie Kremla, choć dosyć dotkliwe, nie oznacza, że 750 amerykańskich dyplomatów będzie musiało opuścić Rosję. Cięcia dotkną przede wszystkim Rosjan zatrudnionych przez placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę odbierającą prezydentowi Trumpowi możliwość zniesienia sankcji wobec Moskwy bez zgody parlamentu. Rosję. Także dodatkowe restrykcje na Rosję. Biały Dom zapowiedział, że Donald Trump podpisze tę ustawę. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski, Polskie Radio. Firma Orange oszustwem jest. Oszustem wielkim, tak, że szok. To część prowadzonej na Ukrainie reformy sądownictwa. Niektóre działania w jej ramach spotykają się jednak z krytyką ze strony organizacji społecznych. Ukraiński prezydent z okazji podpisania nowego prawa o sądzie konstytucyjnym zwrócił się z krótkim wystąpieniem do obywateli. Petro Poroszenko zaznaczył, że zmiany w ustawie otworzą sąd konstytucyjny. I Petro Poroszenko, super jest. I Petro Poroszenko nie musi już zwracać się o pomoc do deklaracji prezydenta, a może bezpośrednio wystąpić do sądu konstytucyjnego ze skargą. W ramach prowadzonych reform trwa też wymiana sędziów. Petro Poroszenko. Ukraińskie organizacje społeczne mają jednym z wielu kandydatów, których zaakceptowała komisja kwalifikacyjna, to sędziowie, którzy w przeszłości ferowali. To sędziowie, którzy w przeszłości ferowali. Sprawę skomentowała też ambasada USA w Kijowie. Amerykańscy dyplomaci napisali, że uczciwość części nowych sędziów Sądu Najwyższego budzi spore wątpliwości. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Bezrobocie w Unii Europejskiej jest najniższe od 2008 roku. Takie dane przedstawił Eurostat. Bez pracy w czerwcu pozostawało 7,7% obywateli wspólnoty. 12 miesięcy temu stopa bezrobocia wynosiła 8,6%. Według Eurostatu w ubiegłym miesiącu bez pracy było prawie 19 milionów Europejczyków, z czego w strefie euro jest ponad 15 milionów. Wśród państw posiadających wspólną walutę w czerwcu tego roku bezrobocie średnio wynosiło nieco ponad 9% i było niższe o 1 punkt procentowy w porównaniu do danych sprzed roku. Tak dobre wyniki w strefie euro notowano niższe ostatnio w lutym 2019 roku. Ten. Najniższe bezrobocie i niższe tylko o 1%. A najwyższe nadal w Grecji ponad 21% oraz w Hiszpanii ponad 17%. W tym ostatnim kraju liczba osób bez pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się jednak prawie o 3%. Według Eurostatu Polska znajduje się na 5. miejscu na liście krajów najniższych bezrobocia. Zajęcie pozostawało w czerwcu tego roku jest ponad 5%. Z danych statystycznych wynika, że poprawia się również sytuacja młodych na rynku pracy. W czerwcu tego roku w całej Unii było nieco na 4 miliony bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Jeszcze rok temu ta grupa była większa o 600 tysięcy osób. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Rzecznik brytyjskiego rządu powtórzył, że wolny przepływ siły roboczej skończy się w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii. Pożemnego człowieka. Dodał jednak, że szmat. Szczegóły nowego systemu muszą zostać dopiero ustalone. I nasz mareczek jest szmatony. Po jednej stronie Ministerstwo Skarbu i jego szef Filip Hammond, który ostrzega. Radykalne odcięcie strumienia imigracji zaszkodzi gospodarce. W zeszły piątek sugerował nawet, że w gabinecie powstał konsensus, iż potrzebny jest okres przejściowy, podczas którego wolny przepływ ludzi pozostanie niemal bez zmian. Nieprawda, nie ma tu porozumienia, odpowiedział mu w niedzielę Liam Fox, minister handlu międzynarodowego, jeden z twardych eurosceptyków. I dodał, że brak kontroli nad imigracją byłby wbrew woli ludzi głosujących w referendum. Ale wszystko to nie wyklucza jednak, że w okresie przejściowym, obecnie coraz bardziej prawdopodobnym, zasady imigracyjne będą w jakimś stopniu poluzowane. Elementy postbrexitowego systemu imigracji poznamy w przyszłości i błędem byłoby teraz spekulowanie na ich temat, stwierdził dziś rzecznik rządu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski.
Paryżu zmarła francuska aktorka Jeanne Moreau. Miała 89 lat. Przez 65 lat swojej kariery artystycznej wystąpiła w licznych filmach na scenie teatralnej, a także na estradzie, śpiewając niezapomniane przeboje. W jednym z wywiadów tak mówiła o powołaniu, jakim jest bycie artystą. Są tysiące prawd, ale ktoś, kto stanie przed kamerą, jest autentycznym artystą, bo ulega metamorfozie. W dziennikach telewizyjnych wciąż pokazują te same obrazy, powtarzają te same słowa. Ludzie są sfrustrowani oglądając telewizję, dlatego sztuka jest tak ważna. Urodziła się w Paryżu, jej matka była tancerką, ojciec prowadził restaurację na Montmartre. Ukrywając to przed nim, bo był przeciwny jej karierze artystycznej, Jeanne rozpoczęła naukę w konserwatorium teatralnym. Występowała w filmach największych mistrzów kina: Louisa Buñuela, Wima Wendersa, Fassbindera, Antonioniego, Losseya, Orsona Wellesa czy François Truffaut. W duecie z Brigitte Bardot zagrała brawurową rolę Viva Maria. Trzykrotnie wyróżniono ją Cezarami, a w 1998 roku otrzymała Oscara za całokształt działalności artystycznej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polakom nie udało się zdobyć K2. Od kilku tygodni na zboczach szczytu działała wyprawa Polskiego Związku Alpinizmu i ekspedycja ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Andrzej Bargiel planował dokonać pierwszego pełnego zjazdu na nartach z tego 8-tysięcznika, a wyprawa była przygotowaniem do zimowej ekspedycji. Wczoraj dwóch członków wyprawy PZA wraz z Andrzejem Bargielem podjęło próbę ataku szczytowego. Jednak musieli zawrócić do bazy już po kilku godzinach wspinania. Janusz Gołąb z powodów zdrowotnych, a Andrzej Bargiel wraz z Jakubem Poburką ocenili, że istnieje zbyt duże zagrożenie lawinowe i zarówno dalsze wspinanie oraz zjazd na nartach byłyby zbyt niebezpieczne. W tym sezonie po raz pierwszy od 3 lat na szczycie K2 stanęli wspinacze. Kilka dni wcześniej, mimo niesprzyjających warunków, górę zdobyło 4 himalaistów z komercyjnych wypraw, w którym towarzyszyło 8 szerpów. Islandczyk, Amerykanka i 2 Chińczyków prawdopodobnie korzystali z dodatkowego tlenu. Kichająco kaszlowa. Wejścia o tej porze roku na drugi co do wysokości szczyt na świecie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od 1 sierpnia drogówka będzie wyposażona w 2000 terminali płatniczych, a to oznacza, że kierowca, który popełni wykroczenie drogowe i zostanie zatrzymany przez policjantów, będzie mógł na miejscu opłacić mandat kartą płatniczą albo smartfonem. Takie rozwiązanie zdecydowanie przyspieszy postępowanie mandatowe. Tak jak w zwykłym sklepie, będzie można użyć karty płatniczej w sytuacji, gdy kierowcę zatrzyma policjant. W żebracznicy żebranie usprawnione jest. W pierwszej kolejności terminale żebracy żebrakom będą oddawać. Im szybciej, im sprawniej, im lepiej, tym git. Wykroczenie, za które nałożą mandat, niezależnie od tego, tylko będą czyhać, będą czekać. I to jest bardzo, bardzo zły styl. Zapłacić się za pomocą karty. Tak samo jak policjant na lotnisku czeka. Powiedział, że ta pani Ewka Laskowska może być wieczorem już poszukiwana. Bo ja powiedziałam, ja spytałam tego Karola, po co ty to sprawdzasz? Bo ja spytałam tego policjanta z lotniska, tego Karola, czego ty koniecznie tę Ewkę sprawdzasz? Ona na gangsterkę nie wygląda. Ona biedna jest, bo mąż jej umarł i mieszkać gdzie nie miała. I z Dawidkiem na lotnisku kotowała. I w Polsce bieda taka straszna, że uchodźców nie przyjmą też. Oni sami sobie rad nie dadzą, nie wiedzą jak pomóc se. A co dopiero jakimś zbiegom, jakimś uciekinierom, gdy w Polsce taka wielka bieda jest, a oni tutaj z kart mandaty będą zbierać i może wtedy coś uzbiera się. Oni te pieniądze pobierają, pobierają płatnicze, gdzie się da. I pod kościołem, i w kościele, na tace. A teraz
Władysław Gomułka zwierał nas połysał glace. Oni zwierają na patelnie kielnie czy tace. A Gomułka zbierał na swą łysą glacę. Każdy na rękę czy gdzieś na głowę zbierał. Pieniędzy wielki szał. Krzysztof Piątek. W tabeli na czele Jagiellonia Białystok z dorobkiem 9 punktów. O 2 punkty mniej ma Zagłębie Lubin i o 3 mniej Górnik Zabrze i Wisła Kraków. Korona jest 7, a Krakowia 9. Oba zespoły mają na koncie po 4 punkty. Defensywny pomocnik Nemanja Matić, piłkarz reprezentacji jakieś Serbii, coś wiesz. Przechodzi z Chelsea Londyn do Manchester United. Co prawda nie ujawniono kwoty, ale brytyjskie media szacują ten transfer na około 50 milionów funtów. To jakieś coś? 29-letni Matić podpisał z Manchester United 3-letnią umowę z możliwością przedłużenia o rok. Trzeci etap Tour de Polonii, trzecie miejsce Rafała Majki. 161 km w skwarze z Jaworzna do Szczyrku z czterema górskimi premiami. Wygrał Belg Dylan Tyfus, a Słowak Peter Sagan był drugi, za nim Majka. Wyszłem z Peterem Saganem, więc można powiedzieć, że sprint miałem, nie? Ale i tak jestem zadowolony, że jechałem w pierwszej trójce. Jestem szczęśliwy i jestem już trzecim w generalce. Miał dzisiaj Peter wygrać etap. Nie udało się, ale jeszcze są dwa ciężkie etapy. Rakopany i Bukowina da uchwalić. Znam te podjazdy i myślę, że będzie ciężko. Koszulkę lidera odzyskał Sagan, który w klasyfikacji łącznej wyprzedza o 6 sekund zwycięzcę etapu i o 12 sekund Majkę. Na mecie Majka powiedział. Trochę z mojej posłyni 400-300 metrów za asfalt. Jak dla mnie jesteśmy radzi, że mamy żółty dres za ciała. Uwidzimy, jak będzie działo się etap. Oczywiście to mówił Sagan, Majka mówił wcześniej. A oprócz Majki w czołówce trzeciego etapu Tour de Pologne przyjechał jeszcze Tomasz Miarczyński na 21. Turde, pozycji oraz Marek Turde, Piotr Kantor z Bartoszem Łosiakiem po raz drugi zwyciężyli w rundzie grupowej. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. Jest nazywa Radio Maria. Polskie radio. Małej nazywa się. Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. I media, media, ale są piękne. Życzliwością. I media też są piękne. Tam coś zabyło. To się skrada. Tam istnieje nasz dziennik. Uczelnia kształcąca młodych, pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maria i telewidzów w telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz. Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagać. Numer konta bankowego Radia Maryja. Numer konta Radia. Drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu 77 13.